To niepozorne jezioro nosi nazwę Lacherze i znajduje się w górach Eifel w południowo-zachodnich Niemczech. Kryje w sobie krater, który jest pozostałością po mającej miejsce około 13 tysięcy lat temu erupcji wulkanu. Doszło wówczas do wyrzucenia około 16 km sześciennych materiału piroklastycznego, czyli m.in. popiołu, pumeksu oraz tzw. tefr. Pozostałości tych ostatnich naukowcy odnajdują obecnie nawet w jeziorze Trzechowskim w północnej Polsce. Na początku ubiegłego roku na łamach Geophysical Journal International ukazała się publikacja naukowa wskazująca na występowanie pod jeziorem głębokich trzęsień ziemi o niskiej częstotliwości, tzw. wstrząsów DLF. Mogą one wskazywać na ruch magmy ku górze. Wulkan Lacherze miał wówczas swoje 5 minut sławy także w Polsce, gdy nasz rodzimy internet obiegły lakoniczne informacje o mniej lub bardziej clickbaitowych tytułach. Epicentra tych trzęsień ziemi umiejscowione są na głębokości od 10 do 40 km pod powierzchnią ziemi, na granicy skorupy ziemskiej i górnego płaszcza. Rozmiary komory magmowej, jaką skrywa tafla jeziora Lacher, mogą sięgać kilkuset kilometrów wysokości i nawet do 100 km szerokości. Niektóre z tych wstrząsów osiągają magnitudę 4, czyli czwarty stopień w skali Richtera. Zazwyczaj jednak mają niewielką siłę i położone są na tyle głęboko, że nie są odczuwalne, a jedynie rejestrowane przez sejsmografy. Występują natomiast bardzo często, okresami praktycznie codziennie. Obawy dodatkowo podgrzewa spektakularne zjawisko odgazowywania znajdującej się głęboko pod jeziorem magmy, objawiające się bulgotaniem tafli jeziora, z dna którego wydobywają się bąbelki dwutlenku węgla. Podobny fenomen dotyczy również pobliskiej rzeki Ren, co z zaskoczeniem odkryli nurkowie w przytaczanym przeze mnie niemieckim filmie dokumentalnym. Jest to m.in. wskazówka co do wspomnianych wcześniej rozmiarów komory magmowej. Opinia środowiska naukowego jest mniej więcej zgodna. Cały ten rejon, znany jako West oraz East Eifel Volcanic Field, jest aktywny i prędzej czy później dojdzie do erupcji, ale raczej nie nastąpi to w bardzo bliskiej przyszłości. Niektórzy przyjmują narrację bardziej uspokajającą. Inni wskazują na konieczność dodatkowych badań, aby lepiej ocenić ryzyko. Jednak wszyscy potwierdzają, że teoretyczna możliwość katastrofy istnieje. W samym środku Europy znajduje się tykająca bomba zegarowa. Gdy rozpatrywany jest zakres potencjalnej katastrofy, przyjmuje się wyrzut około 6 km sześciennych materiału, czyli znacznie mniej niż podczas erupcji przed tysiącami lat. Ale o jakiej ilości substancji właściwie mówimy? W ogromnym uproszczeniu jest to ilość wystarczająca do pokrycia w całości województw lubuskiego i dolnośląskiego warstwą o grubości ponad 1 metra. Jednak to tylko jeden z szeregu niszczycielskich efektów, jakie wywołałaby erupcja tego wulkanu. W okolicy znajduje się wspomniana rzeka Ren. Opadający materiał piroklastyczny jest w stanie samoczynnie stworzyć zapory wystarczająco wytrzymałe do spiętrzenia wody i zalania sporego terenu, jednak nie na tyle, aby ją w tym stanie utrzymać na długo. Skutkiem byłyby fale powodziowe o dużych rozmiarach. Warto wspomnieć, że w okolicy zlokalizowanych jest wiele zakładów chemicznych oraz związanych z energetyką jądrową. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, byłaby to katastrofa na niewyobrażalną skalę. Sama logistyka udzielania pomocy potrzebującym i likwidowania skutków erupcji wulkanu to organizacyjny koszmar. Reperkusje gospodarcze dotknęłyby całą Europę. W Niemczech powstał nawet film fabularny, który przedstawia ten nieciekawy scenariusz. Czy zatem nasi zachodni sąsiedzi są w jakiś sposób przygotowani na taką ewentualność w przyszłości? Wydają się być mało zaniepokojeni. A w końcu mówimy tu o narodzie słynącym z wdrażania nowoczesnych technologii oraz z wysokiej jakości planowania i zarządzania zarówno własną pracą, jak i pracą innych, także w negatywnym znaczeniu tego sformułowania. Czy na pewno nie ma powodów do obaw? A może istnieje jakiś długofalowy plan, niekoniecznie jawny? Z pewnością zdarzało Wam się bawić w łączenie kropek. Jest to fajna metafora na odnajdywanie ukrytego wzoru w pozornym chaosie. O ile w wersji dziecięcej kropki są wyraźnie zaznaczone i do tego ponumerowane, o tyle w odniesieniu do całego świata takiego komfortu nie ma. Kropek jest nieskończona ilość, do tego czasem są poukrywane i absolutnie nie ma jasnych reguł,
w jakiej kolejności i w jaki sposób łączyć je ze sobą. Mając do dyspozycji nowoczesne technologie, takie jak analizy Big Data, czasem uzyskuje się wyniki pozornie bezsensowne. Porównując ze sobą ogromne zestawy danych, można dojść na przykład do wniosku, że istnieje korelacja między wiekiem Miss Ameryki a ilością zabójstw z wykorzystaniem gorących płynów i przedmiotów albo pary. Taka i podobne zależności wydają się pozbawione logiki i zapewne stanowią po prostu błąd techniczny, ale z drugiej strony skąd pewność, że taki związek nie istnieje naprawdę? W końcu nie wiemy wszystkiego o naturze świata. Nie o wielkich danych zamierzam jednak mówić. W tej części materiału przywołam wiele wykresów obrazujących pewną szczególną sytuację ekonomiczną, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Na studiach miałem zarówno podstawy geologii, jak i ekonomii, jednak w żadnym razie nie mogę nazwać siebie ekspertem w żadnej z tych dziedzin. Mam jednak złe przeczucie, którym chcę się z Wami podzielić. Zobrazuję je najlepiej, jak potrafię. Być może znajdą się osoby bieglejsze w tych dziedzinach, które poprawią moje rozumowanie lub nawet całkowicie je podważą. Nie mam z tym problemu. Jeśli tkwię w błędzie i ktoś potrafi to udowodnić, chwała mu za to. Zacznijmy od ilości nieruchomości nieobciążonych kredytem hipotecznym w różnych krajach Europy. Polska wygląda w tym zestawieniu nieźle. Około 74% z nas ma mieszkanie lub dom własnościowy i do tego wolny od zadłużenia. Gdybym ja przeprowadził podobny sondaż w moim otoczeniu, byłbym bardzo zdziwiony, znajdując aż tylu właścicieli nieruchomości, którzy nie mają umowy z bankiem. Ale być może w skali kraju rzeczywiście wygląda to inaczej. A jak jest u naszych sąsiadów? Albo większość z nich ma kredyty, albo nie posiadają nieruchomości i je wynajmują. Według mojej wiedzy ogólny trend wskazuje raczej na to drugie. W Polsce za to z roku na rok rośnie liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych. Potwierdzałoby to raczej sytuację z najbliższego otoczenia znaną zarówno mnie, jak i zapewne większości z Was. My, Polacy, być może z jakichś przyczyn socjologicznych, mamy silną potrzebę posiadania własnej nieruchomości. Nie jestem tu wyjątkiem, mam na szyi standardową pętlę kredytową na wiele dekad. Ceny nieruchomości w Polsce są obecnie rekordowo wysokie. Osiągają już poziom zbliżony do okresu, gdy pękła niesławna bańka związana z kredytami subprime w USA. Z tego między innymi względu niektórzy ekonomiści prognozują pojawienie się podobnej bańki. Jedną z możliwości jest kwestia zmiennej stopy procentowej. Na naszym rynku według danych z 2017 roku praktycznie 100% kredytów udzielanych jest na zmiennej stopie procentowej. Oznacza to w skrócie, że wysokość raty uzależniona jest od odgórnie ustalanych wskaźników WIBOR. Stopy procentowe ustawione są u nas na rekordowo niskim poziomie już od lat. Ma to napędzać gospodarkę i być może rzeczywiście tak działa. Sam wziąłem kredyt ze stopą okresowo stałą, a to oznacza, że kończy mi się czas spokojnego snu i zaczyna okres nerwowego zerkania na decyzję o wysokości WIBOR-u. Hipotetyczny, radykalny wzrost tego wskaźnika mógłby praktycznie podwoić ratę przeciętnego kredytu. Ilu z nas udźwignęłoby takie obciążenie, zwłaszcza przy jednoczesnym wystąpieniu innych zjawisk, np. wyhamowaniem gospodarki? Zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. rekomendacja S ma zostać wprowadzona przez duże banki do końca tego roku. Narzuca ona obowiązek oferowania kredytów także na stałej stopie. Pierwotnie miała również istnieć możliwość umorzenia długów w zamian za przekazanie bankowi kluczy do mieszkania lub innej nieruchomości. Wycofano się z tego i niewypłacalni kredytobiorcy wciąż odpowiadają całym majątkiem za dług hipoteczny. Zapewne zastanawiacie się, jaki ma to związek z informacjami geologicznymi, jakie podałem wcześniej. Otóż gospodarka nasza była zawsze mocno związana z gospodarką niemiecką. Myślę, że każdy ma tego mniejszą lub większą świadomość. Obecnie powoli uniezależniamy się, ale zależność dalej istnieje. Najwyraźniej widać ją na zachodzie Polski. Do niemieckich bram puka recesja, której nie mogły powstrzymać nawet rekordowe wyniki branży automotive, lokomotywy gospodarczej naszego sąsiada. Ich sektor bankowy podupada do tego stopnia, że banki PKO SA i PKO BP ostrzą sobie zęby na ekspansję na zachód. Na domiar tego wszystkiego LOT kupił niemieckie linie lotnicze. To precedens w historii naszych relacji gospodarczych, w których zazwyczaj jasno było, kto na kim zarabia. Z roku na rok nasila się liczba emigrujących Niemców. W ostatnich latach było to ponad 250 tysięcy osób rocznie. Być może to zasługa niestabilnej sytuacji społecznej.
A może ma to jakiś związek z rozmiarami komory magmowej pod jeziorem Lacherze? Jednym z chętnie wybieranych kierunków emigracji Niemców jest Polska. Jako zwolennik przyjaźni między wszystkimi krajami Europy nie mam nic przeciwko temu, ale czy nie jest to nieco dziwne? Jednocześnie napływ imigrantów do Niemiec, pochodzących z krajów biedniejszych, jest wciąż duży i to nawet nie biorąc pod uwagę kwestii uchodźców. Dane, do jakich dotarłem, są rozbieżne w podziale na narodowość imigrantów, ale Polaków w tej grupie jest sporo. Z sondażu, który całkiem niedawno opublikowało amerykańskie Pew Research Center, wynika, że nastroje społeczne wobec NATO nie są na najwyższym poziomie. W szczególności sceptycyzm widoczny jest wobec obowiązku obrony zaatakowanego członka sojuszu. Dodatkowo na pytanie, czy istnieją poza granicami własnego kraju jakieś terytoria, które powinny być do danego kraju włączone, twierdząco odpowiedziało 30% Niemców i prawie połowa Polaków. Lubię Niemców jako jednostki. Mam wśród nich rodzinę i wielu przyjaciół. Ci, z którymi miałem w życiu do czynienia, byli w większości porządni, czego nie mogę na przykład powiedzieć o wielu Polakach, jakich znam. Z całą pewnością nie jestem germanofobem. Natomiast ich mentalność jako narodu to temat rzeka, podobnie jak nasze wzajemne relacje. Czy najmroczniejsze oblicze Europy znikło bez śladu? Hipoteza, jaka zawarta jest w tytule i podtytule tego opracowania, jest na pewno kontrowersyjna. Być może również jest błędna, ale niech ocenią to inni. Bazując jedynie na wyklikanych w sieci informacjach, nie podejmę się kategorycznego rozstrzygania, czy rzeczywiście można powiązać wszystkie zjawiska, o których wspominałem. Postawię za to kilka otwartych pytań. Jak wiemy, historia lubi się powtarzać. Obecnej sytuacji w Polsce nie będę komentować, ponieważ nie jest to istotą tego opracowania. Zwrócę jedynie uwagę, że mamy nową interpretację historii II wojny światowej w wykonaniu Rosji, mamy wojnę hybrydową tuż za naszą wschodnią granicą, mamy też próby bezkrwawej aneksji Białorusi przez Federację Rosyjską. Mamy w końcu ryzyko tak zwanej stagflacji, czyli jednoczesnego zastoju w gospodarce i wzrostu cen. A co z Niemcami? Czy przekonanie o własnej wyższości nad innymi narodami rzeczywiście zanikło, tak jak chcą nam to udowodnić w swoich przemowach ich przedstawiciele? A jeśli wszystko to, co obserwujemy, jest tylko formą odwrócenia uwagi od rzeczywistych, długofalowych zamierzeń jakiejś wpływowej grupy spadkobierców ideologii eugenicznego kształtowania ludzkości? Albo po prostu unii biznesmenów, którzy nie chcą ryzykować inwestowania swojego cennego kapitału na niepewnym gruncie? Czy istnieje techniczna możliwość, że nasze terytoria, zwłaszcza te niegdyś należące do nich, stanowią plan awaryjny na wypadek zniszczenia sporej części ich kraju i wykolejenia gospodarki? I w końcu, czy za pomocą serii trików bankowych i gospodarczych Polacy mogą zostać kiedyś zmuszeni do opuszczenia swoich domów i poszukiwania zarobków za zachodnią granicą, podczas gdy na naszej ziemi i w naszych domach rozgoszczą się uciekinierzy przed być może wcale nie tak odległą erupcją wulkanu? Jeśli do niej dojdzie, uziemione lub zniszczone samoloty linii lotniczych Kondor w barwach LOT będą smutnym odzwierciedleniem przysłowia „ten się śmieje, kto się śmieje ostatni”. Czy w sekrecie nawet przed niemieckim narodem ci u władzy mogli świadomie manipulować polityką gospodarczą, uzyskując napływ imigrantów w dużej mierze reprezentujących raczej dolne warstwy społeczne? Czy otwarcie drzwi do własnego kraju w geście pokuty za wywołanie dwóch konfliktów światowych nie jest niczym innym niż sprowadzeniem pogardzanych skrycie grup etnicznych prosto w pułapkę wulkanicznej apokalipsy? Byłby to obóz zagłady w iście nowoczesnym stylu. Mam szczerą nadzieję, że wszystko to, co przedstawiłem, stanowi tylko wytwór mojej wyobraźni. Chcę wierzyć, że świat zmienia się na lepsze, a nie powtarza w kółko te same schematy. Najprawdopodobniej erupcja nie nastąpi, a komora magmowa napełniać się będzie jeszcze przez tysiące lat, topiąc dziesiątki kilometrów skorupy ziemskiej w tempie kilkudziesięciu centymetrów rocznie. Ale istnieje prawo Murphy'ego, mówiące, iż sytuacja 1 na 1 000 000 zdarza się w 9 przypadkach na 10, a modelowanie wytrzymałości tak złożonego ośrodka, jakim jest grunt, w tak skomplikowanych warunkach jak w rejonie gór Eiffel, jest jedynie lepszym lub gorszym przybliżeniem. Dodatkowo historia uczy, że Polska zazwyczaj ostatnia dowiaduje się o nieformalnych ustaleniach przywódców innych państw i jest traktowana raczej jak przedmiot niż podmiot w polityce międzynarodowej.
Być może kiedyś tak nie będzie. Może czas zacząć patrzeć naprzód o dekady lub stulecie, a nie tylko do kolejnych wyborów. Dziękuję za wytrwanie do końca materiału. Jeśli temat Ci się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij znajomym i subskrybuj. Jestem ciekaw Twojej opinii, więc będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz komentarz. Fanom podobnej tematyki polecam moją książkę pod tytułem Linia Marginota. Jej fabuła w pewien sposób nawiązuje do hipotezy przedstawionej w tym opracowaniu. Książka dostępna jest w formie papierowej oraz elektronicznej w wielu księgarniach internetowych, m.in. w Empiku. Linki do informacji o mojej książce oraz linki do źródeł, z jakich korzystałem, przygotowując ten materiał, znajdziesz w opisie. Pozdrawiam.